rozwijamy naszą najlepszą w Polsce komunikację publiczną w Gdyni, poszerzając ją o kolejne elektrobusy. Dzisiaj do gdyńskiej floty dołączają te znakomite elektrobusy, autobusy, które napędzane są w bardzo specyficzny sposób poprzez stację ładowania, która znajduje się tutaj opodal. Mogą zasilać swoje baterie w sposób bezszelestny, bardzo ekologiczny, służyć mieszkańcom naszego miasta. To nie tylko bardzo nowoczesny tabor, ale spełnia najwyższe standardy ekologii, co w dzisiejszym świecie jest niezwykle ważne i też staje się pewnego rodzaju marką miast nowoczesnych. To jednostki bardzo nowoczesne, bardzo komfortowe, spełniające oczekiwania, właściwie wszystkie oczekiwania pasażerów, a nawet powiedziałbym jeszcze więcej. Już od jutra na linii 128, 133, przy gubowej linii 150, na linii 190 i 282 będzie można korzystać z tych pojazdów elektrycznych, które dzisiaj uroczyście do ruchu wprowadzamy. Linie te są w całości przeznaczone do obsługi pojazdami elektrycznymi. Autobusy będą realizowały zadania na tych liniach, które były dotychczas realizowane przez autobusy spalinowe, autobusy dieslowskie. Bardzo dużo tych elementów innych, nowoczesnych. Przede wszystkim kładliśmy nacisk na to, żeby te autobusy były bezpieczne. Dlatego są rozwiązania takie jak alkoblokady dla kierowców, czyli kierowca musi się przetestować na zawartość, potencjalną zawartość alkoholu. Kwestia tak zwanego aktywnego tempomatu, który powoduje to, że ten autobus wyhamowuje przed przeszkodami. Taką ciekawą nową rzeczą, która wcześniej nie istniała, jest taki system, który zabija, unicestwia wirusy, bakterie, grzyby w tym pojeździe. Zastosowanie silników w osiach kół powoduje to, że ten autobus jest przyjazny dla pasażera, jest cichszy, a także rozmieszczenie miejsc jest dużo bardziej korzystne.